Empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Play away, will I forgive you once again? I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby. I'm not crying over you. There's no point in denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Forest break, and I'm quite sure.
just be stopping playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play, play the way, well, I'll forgive you once again. Ty! Nawet się nie zorientowałem, że już się piosenka skończyła, tu już się kolejna włączyła jakaś. Masakra. Mam nadzieję, że wam się dubstepik podoba, bo zawsze u mnie na streamach leci sobie dubstepik. W ogóle wszystkich was bardzo serdecznie, super turbo witam na Boogeyman 2. Ja wiem, że wiele osób z was nie wiedziało, że od kilku dni streamuję, dokładnie od środy, ponieważ od środy mam szybszy internet, także możecie oglądać moją facjatę w Full HD 1080p w 60 FPS-a. Kto ma słabszy internet, niech sobie wejdzie na 720p albo 460p. Natalia Jerzyńska, pozdro Nikolaus, kto tam jeszcze? Pozdrowisz Aleksandry Budziński, serwus. O, myślałem, że piosenka nigdy się nie skończy, no ja, skończyła się już. Degierek, pozdro. Boogeyman, już tutaj się dowiedziałem, że pierwsza część była straszniejsza niżeli ta druga część, ale stwierdziłem, że, bo bardzo dużo osób pisało, nagraj, proszę cię, Boogeymana, nagraj, Boogeymana to jest dosyć straszne, ty fajnie nagrywasz horrory. A więc powiem wam tak, Boogeyman 1 to już jest przesrany temat na YouTubie, wiecie jak, to już jest wylew takich, czemu tu mucha chodzi? Ej, latają już u was też muchy w domu. Pozdro Lis, szatana. I w ogóle wiecie o co chodzi, to już jest taki wylew informacji na YouTubie, że postanowiłem, że nagram Boogeyman 2 specjalnie dla was, go bodajże wczoraj zakupiłem i wydaje mi się, że skoro Boogeyman 1 miał taką dobrą opinię na temat tej gry, to Boogeyman 2 będzie jeszcze lepszy. Ruki, schab, albo szep, pozdrawiam, Ania Sałata, pozdrawiam, Łukasz SZ, pozdrawiam, o kurwa, coś czuję, że w gaciach będzie piekło, ja też tak czuję. Boogie, ahoj! Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? Musicie mi troszeczkę podpowiadać, ten, kto już grał. Ja wiem, że będziemy musieli się strzec przed Boogeymanem, oczywiście pierwsza noc będzie dosyć prostsza. Kto teraz do mnie gada? Ej, słuchajcie to na słuchawkach. Oglądajcie to na słuchawkach. Nie bój się mnie, ja jestem twoim przyjacielem. Dla was robię sobie tutaj na 10. Mam na 10. Naprawdę jest turbo głośno. I have to tell you something. Jak tam kasar? Dawajcie na maksa na sławki, to będziemy się bali razem. A wiecie jak ja podskakuję na live'ach? Uważajcie! Uważajcie, użytkownicy słuchawek. O Boże. W ogóle wczoraj i przedwczoraj było tylko 30 ludzi na streamach. Dlaczego tak jest? Bo co? Bo nie rozumiem. Dobra, musimy chyba teraz jakieś światło znaleźć z tego, co tak na szybko przeczytałem. Tu jest jakieś światło. Nie jest wystarczająco jasne. The panda won't scare him away. O, tu jest latarka. O kuźwa, jak to jest turbo głośno. Ja będę tak piszę, ja odsunę swój mikrofon. Że, dobra, muszę powrócić do łóżka. He's coming! Oh no! Ej, co się teraz stało? Nie, zawiecha. Nie, to jest pewnie jakiś loading. Bo wiem, że w Boogeyman 1 też tak było. Zakładaj pieluchy, bo się zesrasz! O nie, sławki zjąć! Jumpscare mistrz! Zobaczcie, tutaj mamy godzinę, pewnie musimy do 6 wytrzymać. To jest taka ala podróba, wiecie jak, FNAF-a. Five Nights at Freddy's i tak dalej. Tutaj coś jest, tam coś jest. Mindful of your light's energy. He can drain it away when you use it. Okej.
Use your ears as well as your eyes, mommy. Okay. Hear him before you see him. Once the morning light comes, he'll fade away. Ja już sram w gacie pomału. Musimy, najlepiej musimy słuchać, gdzie on się może znajdować. Mamy jak najmniej używać swojej latarki, ponieważ każda latarka ma swoją baterię i może nam się wyczerpać. Także to jest tak jak w Boogeyman 1. Podejrzewam, że stąd będzie wychodził. Tu już idzie! Zobacz to! Patrz to! Ej, nie! Kuźwa, jak to było teraz głośno. Ja naprawdę mam na 10. Ja naprawdę mam na 10. Ja wiem, że... Noc pierwsza będzie taka sobie. Gdzie on jeszcze może wyjść? Gdzie on jeszcze może być? Pewnie będzie wychodził... Gdzie on jeszcze może być? Jak ja już sram w gacie, nie? Jak ja już pieluchy założyłem. Założyli się też... Halo? 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 Ja nie wiem, czy te liście, które tam fruwają, to jest on, czy co? Ej, ja myślałem, że to jest on. Tam były jakieś maski z lalki, widzieliście to? Nie mogę teraz patrzeć na czat, przepraszam was. Ale musimy się skupić na tej grze. Tak jak Rezi w Skyrimie. Znowu zaczynamy rapować, yo. Czy będziesz ze mną, ziom? Musisz być ze mną, ziom! O-o. O-o, okej, dobra, on przychodzi teraz tutaj. O kuźwa, on tutaj i tutaj wchodzi? Jakim cudem? To są dwa boogiemeny? Idę założyć podpaskę, co znaczy pieluchę, to mi wika. Ej, ja muszę sobie w końcu kupić ten ciśnieniomierz. I wam... O, dobra, to tutaj z przodu, to jest energia naszej baterii. Podejrzewam, że ta pierwsza noc to będzie taka instruktażowa bardziej. W której się nie da przegrać, ale znając życie, to ja jej tak przegram. Zobaczcie, ja ledwo co... Używam tej latarki. Siema, brasztub! Boję się strasznie. Boję się strasznie. To jest pierwsza noc. A już jest źle. Którą mamy godzinę? Znowu zaczynam rapować, yo! Będziesz ze mną, ziom! Ja pierdzielę. I też uważaj na rysunek. Okej, mam uważać na rysunek. Mam uważać na rysunek. Na który rysunek? Te? O. Dobra. Czyli mniej więcej musimy usłyszeć. Zobaczcie, tutaj jak otwiera okno, to jest takie... Jak otwiera tutaj, to jest takie... Jakby ktoś takiego wąskiego bączka puszczał. O. Dobra. Bardzo dużo osób też chce, żebym zagrał Final Nights 3. Ale Final Nights jest dosyć dobrą grą, ponieważ przeszedłem jedynkę i dwójkę. Możecie zobaczyć u mnie na kanale, także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli. O, co to było? Co się teraz dzieje? Jakiś wiatr? Jakaś burza! Także zapraszam wszystkich do Final Nights 1 i 2, ponieważ była to też dobra, bardzo mocna gra. I chcecie, żebym trójkę nagrał, ale to jest gra po prostu tworzona na Unity bodajże. I ona nie jest taka dobrze dopracowana, nie jest tak zoptymalizowana, mimo że naprawdę no nie mam tam jakiejś super turbo jakości komputer, to na low ona mi się po prostu zacina. I jak ją nagrywałem, to mimo że miałem ustawione na 60 FPS-ów, co się teraz dzieje? To mimo że miałem ustawione na... O kuźwa! Nie! 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 Dobra, tutaj wchodzi. Mam nadzieję, że on jest tylko jeden. Do którego... Ja muszę zapamiętać, do którego momentu muszę poczekać. Zrób zapis! Gdzie się robi zapis? Tutaj? Nie wiem. Ja mam bardzo już małą baterię, nie? Ja mam dwie kreski. Oszczędzaj baterię. Jeszcze tylko godzina. Dobra. Drzwi się otwierają tak. Jakby mój pies ziewał. Ja przepraszam, ale ja nie mogę czytać teraz. O, o, to było tutaj, nie? Dobra, dobra. Uda nam się. Zostało jeszcze tylko 55 minut. Ja nie mogę patrzeć na czat. To mi sam sram z tobą, mam prawie na fulla, bo ogłuchnę. Ja też! Ja też mam. Ja odsunę wam może mikrofon, bo i tak tutaj się używa tylko i wyłącznie myszki.
Dobra, do tego momentu, mniej więcej do połowy okna, wtedy musimy użyć latarki. Nie wiem, czy uda nam się przejść całego Boogeyman 2 w... podczas tego streama. Bo niestety, ale niektórzy jutro też pracują, jutro jest kuźwa sobota i trzeba iść do roboty. Trzeba budować A3-ki. To nie jest lokowanie produktu. Ale trzeba budować A3-ki i Q2-ki, bo każdy je kupują. Jeżeli wasi rodzice będą chcieli kupić Audi A3 lub Audi Q2, to powiedzcie, tato, kup w poniedziałek, bo jak kupisz w piątek, to mi junior musi iść w sobotę do roboty. Ja pierdzielę. Szafa, jest. Wy macie trochę lagi. O, dziękuję, ktoś mnie tutaj zasubskrybował, ale niestety nie widzę. O, dobra, jest. Udało się? Udało się teraz? Udało się. Jest szósta godzina. O Boże, ale to jest schizujące. Ja naprawdę mam na maksa słuchawki, na dziesiątkę. To mi pozdrowisz team gówniaków, please. Emilos, kto to jest team gówniaków? Night 2. Znaczy radę, jebać pracę, my cię wspieramy. Ja wiem. Julia Wardenga? Wardenga przyszła? I know you want to tell your mommy and daddy, but it won't end well. They'll just make things worse. Also, I forgot to tell you that he can make you hear and see things that are not really there. Don't let him trick you. Nie możemy powiedzieć rodzicom, albo raczej nie chcemy powiedzieć rodzicom, że coś takiego widzimy, ponieważ uznają, wiecie jak, jeżeli powiecie swoim rodzicom, że słyszycie lub widzicie jakiś tam, wiecie jak, przyjaciół, straty pierdaty i tak dalej. Oczywiście, ja nie wiem jak wyglądają straty pierdaty, ale chciałbym się dowiedzieć jak wyglądają straty pierdaty. Jeżeli powiecie rodzicom, że widzicie straty pierdaty i macie niewidzialnych przyjaciół, tak jak mnie na przykład, bo ja też jestem niewidzialny. Wy mnie tylko widzicie przez ekran monitora. To wiedzcie, że z wami coś jest nie tak. Aha! Okej. On jest teraz szybszy, zauważyliście? On jest teraz szybszy. Rysunek z zającem. Okej, muszę uważać na rysunek z zającem, ale to pewnie dopiero od trzeciej nocy albo coś takiego. Wydaje mi się, że teraz jeszcze nie. Bo teraz tak jest też we Five Nights at Freddy's i Candy's i wszystkich, że te pierwsze noce są dosyć proste i próbujemy się oswoić z grą. Zobaczcie, że dzisiaj już deszcz nie pada, dzisiaj jest spokojnie. Ja cię widzę przez telefon. I dobra, jeżeli widzicie mnie przez ten ekran, to nie mówcie tego rodzicom, bo powiedzą, że jesteście dziwni. Jeżeli jesteś w ciąży, nie oglądaj tego. Rysunek z zającem, trzecia noc. Dzięki Jacku 387. O, to tutaj teraz. Dobra. Wydaje mi się, że mam troszeczkę czasu. W Boogeyman 1 chyba... Ja się boję tego zająca tutaj. Nie. Ziom, ta gra mi się zaczyna podobać. Jest mega, ziom. Już dawno nie grałem w taką dobrą grę, która mnie tak wciągała. Wiecie, o co chodzi. Ja gram teraz z tego Camp Sunshine, też jest dobra. Ale czekałem właśnie na coś takiego. Dziękuję Bogu, że stworzyli Boogeyman 2. O. Ja bym chciał widzieć, jak on wygląda. Jezus Maria! Jakie to jest kuźwa głośne! Ktoś mi tutaj donate'a wrzucił, ale nie widzę kto. Czekajcie, muszę zobaczyć. Jakie to było teraz głośne! Jakie to było teraz kuźwa głośne! Ktoś tutaj donate'a wrzucił, ale nie widzę kto. Nie widzę. Dzięki ZX chyba, tak? Żelek! Dziękuję bardzo. O Boże, pozdro Amazing Wiki. Jakie 50 zł, co ty pieprzysz? Ja wiem, że ktoś się tak nabrał z tym. Że ktoś dostał, to chyba Rafonix był, nie? O, żeż ty kuźwa mać, człowieku. Ja pierdzielę, zobaczcie moje wypieki na pysku. Ja pierdzielę, ziom! RIP!
Czekajcie, ja sobie tutaj. O, zrobię tak, że ja mam tutaj podgląd. W ogóle dużo osób też się pyta, jak tam mój komputer wygląda i tak dalej. Także tutaj macie jeden monitor. Zobaczcie, tu mam tego streama na żywo. Tutaj jest to, co streamuję, a tutaj mam waszego czata, także spoko, to jest chyba wszystko takie super ogarnięte. Śmiesznie się boisz, boję się kuźwa, bo ja chciałem powiedzieć o tym Rafoniksie, że on też dostał 1000 złotych, ale gość tam po prostu napisał 1000 złotych, wiesz o co chodzi. O Boże, czekajcie, ja muszę tutaj sobie ogarnąć jeszcze, bo mam tutaj takie coś jak mikser głośności i tak dalej. Jak poleciał, stary, ja już chcę to widzieć, bo oczywiście każdy mój live jest później dostępny na moim kanale, także możecie sobie to jeszcze raz zobaczyć. Ja chcę zobaczyć, jak ja się przestraszyłem w tym momencie już. Dobra. Jeżeli wrzucacie mi donate'a, to jest takie ty i tam moja morda tańczy. Ale ja to wyłączę. Ja to wyłączę, bo kuźwa, to było tak głośne, że ja się tego przestraszyłem. Dwa razy się kuźwa przestraszyłem, dobra. Fallbit Projektor, Vorschau, Anzeige 1. Dobra. Gramy dalej. Continue. Czy ja mam tutaj niezliczoną ilość żyć? Czemu tak moja morda tutaj leży? Zobaczcie, co jest grane. Coś jest nie tak z tą kamerą, kuźwa mać. Znowu ktoś tutaj wbił, dzięki Żelek! Hajście, musi się zgadzać, z kisem, pozdro! Złoty 50. Z kisłem! Ej, dostałem donate'a za to, że się przestraszyłem. Nie no, spoko, mi się takie coś podoba, nie? Dobra! Noc druga. O Boże. Ja pierdzielę, muszę oglądać waszego czata. Okej, dobra, jest czat. To jest taki szatan, dobra, czyli to jest może ktoś podobny do Krampusa. Grave Eder Gaming, pozdro, dzięki, że zostałeś motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Musisz się częściej bać, o co chodzi w tej grze, Shananess, otóż Nikodem 1000 hrabia, pozdro. Otóż chodzi o to, że jesteśmy małym dzieckiem i mamy jakieś tam zwidy, czy jesteś, wiecie jak, jest taka legenda, że albo masz wyimaginowanego przyjaciela, albo masz kogoś w szafie, który się nazywa Boogeyman. Ogólnie się to wzięło bodajże chyba z Ameryki, bo Krampus się wziął z Bawarii, z Niemiec i też z Alp, natomiast to jest Boogeyman. Boogeyman straszy, to jest gościu, który jest po prostu w szafie i straszy małe dzieci, a my, że jesteśmy dzieckiem, nie chcemy tego powiedzieć rodzicom, bo nas wyślą do jakiegoś psychiatryka obstranego, to... Musimy przetrwać po prostu noc do 6, czyli coś na wzór FNAF-a. Marcel Exe, dziękuję, że mnie kochasz. Jestem już zajęty. Grandek jest motherfuckersem, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wam ten SpongeBob tutaj nie przeszkadza. Ale mi się on bardzo podoba. Jeżeli chcecie, to mogę dać tam w prawo na dół tego motherfuckersa, tego... Jezus Maria! Ja go w ogóle nie słyszałem. Bo tu już jest ta klapka otwarta. Bo tu już jest ta klapka otwarta. Ta w ogóle na kusie można chyba tak odwracać, nie? Ale to jest idiotyczne. To jest idiotyczne, bo ja się... Dżemulcia jest motherfuckersem! Znowu Dżemulcia została motherfuckersem? Ja myślałem, że tu już jesteś motherfuckersem. Ej, co jest z tobą grane? Halo! Pozdrowisz, bo jestem chory. Spinestone 996, tak? Pozdro. Kacyłeł Brzozeł jest motherfuckersem. Pozdro. Dziękuję bardzo. O Boże, ja tą muzykę wyłączyłem na tego, wiecie jak? Donata. Norik Games jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Ja się może będę tak odwracał. Tak może będzie lepiej. Ty, ale on przecież wcześniej... O, zobacz. Jaki to jest kuźwa pieseł! To jest jakiś pieseł! Arek Sypuła jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Boli mnie głowa, ale ogólnie okej. Okay. Ania Sałata. Gry nie słychać, jak to gry nie słychać? Słychać przecież gry. Nie słychać gry? Uważaj głównie na okno po lewej. Nie słychać gry? Halo? Gry nie słychać. O kuźwa, coś się musiało spierdzielić, no. Halo, dlaczego gry nie słychać? Musi słychać gry. Halo? Coś się kuźwa spierdzieliło. Nie wiem, co jest teraz grane. Czekajcie. Okej, może teraz będzie. Jest, jest teraz dźwięk. Macie. Sorry, ale coś się spierdzieliło. Okno po lewej stronie. Muszę uważać na okno po lewej stronie. Teraz już będzie wszystko słychać, na spokojnie. O kuźwa, jak on zeskoczył tutaj, widzieliście? To był jakiś kuźwa obsrany ninja. To był jakiś obsrany ninja. Która jest godzina? 3:29, uda nam się. Zobaczcie, mam jeszcze połowę baterii. Mam uważać na zająca, powiedzieliście, że mam uważać na zająca. Wiki jest motherfuckersem, dzięki, pozdro. Mówiliście, że mam uważać na zająca, ale to dopiero w trzeciej nocy.
W ogóle on teraz... O! On może też z tej strony wejść? Naprawdę, ja myślałem, że on potrafi tylko i wyłącznie otwierać te okno i później je od razu zamyka, co za pajac! Ja pierdzielę, czekajcie, muszę sobie tutaj ustawić na projektor. Jest teraz... O kuźwa! Jaki to był pieseł! Pozdro, smutasek! Pozdro, pozdro! O! Już słychać grę, już słychać grę, już powinno być słychać grę. I found this while you were sleeping. Ok, czyli może mi to pomóc. Boro jest motherfuckersem, dzięki, pozdro. Co to jest, kuźwa mać? Jezus Maria! Ona mi założyła jakieś neonówki. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj fioletową neonówkę. Okej, okay, dobra, to jest taka lekka pomoc. To jest taka lekka pomoc. Mateusz Podgórniak jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, pozdro ziomek. Mamy jeszcze dosyć dużo tej baterii. Mam nadzieję, że nam się teraz uda. Zbieram na srebrny przycisk YouTube. Jest motherfuckersem. Dziękuję. Widzieliście, jak on stał, kuźwa, jak Sub-Zero z motherfuckersów. To znaczy z tego, z Mortal Kombat. Wiktoria Błoch jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo. Ziomka. Nie mogę patrzeć na czat, bo ja muszę przejść tą noc. Bo jeżeli nie przejdę tej nocy, to powiecie, że jestem debilem. Ile razy można przechodzić noc drugą? Nie. Ta muzyka nie może się w tym momencie zaczynać. W ogóle sugerowaliście mi, że jestem podobny do Roya, albo raczej zachowuję się jak Royo, ale wydaje mi się, że nie. Skypeland jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, pozdro! Sub-Zero z motherfuckersem, dokładnie! Z Mortal Kombat! To mi co to za kobieta w białej sukni za to... Nie, nie mam tutaj nikogo, nie strasz mnie, człowieku, nie strasz mnie, proszę cię. Ja potrafię się popłakać na takich horrorach. Ja naprawdę potrafię się popłakać na takich horrorach. Jeżeli nie wierzycie, to nie, ale zobaczcie... Jezus Maria! O kuźwa! Assassin, dziękuję ci bardzo! Jakie to jest kuźwa głośne. Dobra, tu idzie, zobacz. Jakie to jest kuźwa głośne, dziękuję ci bardzo, dziękuję, jesteś najlepszy, człowieku. Ale muszę te donaty chyba troszeczkę skrócić, bo one są chyba za długie. Dzięki Assassin XD. Hajs się musi zgadzać, się ma to mi. Jest, udało się. Coś na YouTube, ale wolę oglądać ciebie 1 z tego i 50 groszy. Assassin, właśnie na kanał Assassina, gościu nagrywa, pewnie też dobrze nagrywa. Właśnie do Kelly'ego, właśnie do Brasztuba, właśnie też do Dżemulci. Assassin, ja pierdzielę ty. Larixa Chan jest motherfuckersem. Ej, w ogóle mi się czat teraz podświetlił. Dobra, teraz powiedzieliście mi, że muszę uważać na... Ty, on już zaczyna! Jaki cwelus, za przeproszeniem! Patrz, co on robi! On sobie otworzył to okno, no co za gość! I Rocket jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro! To mi za tobą jest naprawdę jakaś postać, nie ma, przecież mam tutaj podgląd, nie widzę. Znaczy widzę. Boże! Widzę! Buzie widzę! Jak to było? O Boże! Buzie widzę! Buzie! Larixa Chan jest sławna, dokładnie, pozdro. O, o. Ja mu chyba nie mogę pozwolić na to. Razy Gaming! Razy mnie zasubskrybował. Kuźwa mać ty, dziękuję ci bardzo. Jest szybki, coraz szybszy. Kuźwa mać, nie! Nie! Tak jak ja mówię do swojego psa, nie! Nie wolno, zostaw, nie wolno. Tak będę do niego mówił. Albo raczej do siebie, bo to ja jestem tym dzieckiem i muszę ja mu mówić, nie, Leszek! Leszek został motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, jesteś najlepszy, ziom. Macie troszeczkę chyba ściny, ja nie wiem, co jest w ogóle z tym YouTube'em, ale... Jezus Maria, znowu się przestraszyłem, Żelek, przestraszyłem się! Znowu kuźwa mnie wrzucił złoty 50, dziękuję ci bardzo, jesteś najlepszy, człowieku. Ale ja teraz, nie, on sobie teraz otworzył tą klapkę, kuźwa mać! Burza nadchodzi. Ja tu nic nie słyszę, nie? Jak gram w horrory. Muszę... Dzięki, Żeluek. Hajs się musi zgadzać, to mi wybacz, ale uwielbiam, jak się boisz XD. Czy będzie jeszcze jakaś inna? Nie, wydaje... Kiedy pozdro i życzę niezłych strachów XD 1 zł i 50 groszy. Wydaje mi się, że będę grał tylko i wyłącznie w Boogeymana. Dobra, dawaj mi ten sekret. Będę grał tylko i wyłącznie w Boogeymana 2, ponieważ jutro muszę iść kuźwa do pracy. Wersji 101 został motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, ziom. Macie troszeczkę ściny. On zamknął drzwi, kuźwa. Macie, co za jakieś ropuchy mi tu łażą po tym pokoju. Zawsze tutaj będzie tak. Paulina Wilka jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo. W ogóle macie troszeczkę ściny, widać mi się na tym streamie z gry. Akurat z gry. Nie wiem dlaczego, ale coś YouTube. Dobra, to jest. To jest.
O kuźwa macie. Nie, ja już się po prostu boję. Mam uważać na zająca! Dziękuję ci bardzo za donata. Ale mi serce wali. Ale mi kuźwa serce wali, nie? Ja pierdzielę. Jak zobaczyłem tą rakę, to cię... To się za przeproszeniem zesrałem. Ja pierdzielę. Ile mam jeszcze tej baterii? Aha, no to możliwe, że ja mam tutaj na podglądzie ścinę. Hajs się musi zgadzać, twoje reakcje są bardziej straszne niż ten diabeł, jak zobaczyłem tą reakcję. No a ja? Za przeproszeniem zesrałem i wyjechałem do tego i 50 groszy. To się za przeproszeniem zesrałem. O Boże ty. Fox jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Lubię twoje odcinki z Hello Neighbor. Gra to jest... jak to się nazywało? Boogeyman 2. Boogeyman 2. Dwójka, dwójka, dwójka. Od kiedy znasz Brasztuba? Brasztuba znam... Od kiedy się Brasztub znamy? Od... pół roku może? Coś takiego. Na pewno w tamtym roku żeśmy się poznali. Na 100%. Ja wiem, że wczoraj jak grałem w GTA 5, to były ściny na... Glowing eyes? Jakie glowing eyes? O kuźwa! Ja tutaj mogę sobie baterię naładować, okej! Okay. Okej, okay, nie wiedziałem, okej, okay, ale jakie glowing eyes, jakie glowing eyes? Nie wiedziałem, że prawie można, wiecie jak, naładować sobie baterię, to jest dosyć dobre. Aha, okej, okay, dobra, ja go mam po... Ja go mam poznać po jego świecących oczach, dobra, okej, okay, stary ziom! Widzicie, on ma takie świecące oczy, kuźwa mać! Marta Kolasa, dziękuję ci bardzo. Bożeż, kuźwa, która jest godzina? Czwarta, jeszcze dwie godziny, ziom! Musimy na tym streamie przejść tego obstranego Boogeyman 2. Denvi TV jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Dobra, powracając do tematu, jest tak, że grałem wczoraj w GTA 5, graliśmy jakiś tam tryb desantowski, tak? Tak to się nazywa? I były ściny, nie wiem dlaczego, ale po prostu ja mam grę w 60 FPS, no bo w lewym górnym rogu mam takiego diabła. Nie no, żartuję. W lewym górnym rogu mam napisane, ile leci FPS-ów i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie od środy mam szybszy internet, to już wiecie. Od 2 tygodni mam szybszą kartę graficzną, to już też wiecie. I ogólnie udało mi się streamować wszystko i nagrywać też wszystko w prawdziwych, naprawdę prawdziwych 60 FPS-ach. Także możecie się cieszyć moją twarzą w 1080p 60 FPS-ów. Ale wczoraj było tak, że... no... Graj buczy, coś się przerwało, nie wiem dlaczego, ale coś, jakiś lag był, coś się spierdzieliło. W każdym razie, nic się aż takiego wielkiego nie stało. Ogólnie mówiłem o tym, że mam od środy szybszy internet, ale coś jest nie tak z routerem. Ja go dzisiaj, co ja z tym dzisiaj routerem zrobiłem, ja go zaktualizowałem, ale teraz coś przerwało, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego przerywa, w każdym razie nic się teraz nie stało, bla bla bla, straty pierdaty. Już jest chyba okej, okay. Halo! O kuźwa, asasyn znowu wrzucił. Dziękuję ci bardzo. Ja muszę przyciszyć, ja to muszę przyciszyć tego donata, bo on jest za głośny. Nikogo za mną nie ma, nie strasz mnie, mam tutaj podgląd, nie strasz mnie, ziom. Dzięki Assassin XD. Hajs się musi zgadzać, Tom, jak myślisz, kiedy będzie nowa alfa Hello Neighbor 1 złotego i 50 groszy? Nie mam pojęcia, kiedy będzie nowa wersja Hello Neighbor. Co to jest za pies? Ja pierdzielę. Co jest z tym psem nie tak, stary ziom? To tylko twój piesek. No nie gadaj, że ten pies mi teraz tutaj będzie łaził po pokoju, ale to przecież jeżeli pies jest teraz w pokoju... Nie no, nie wierzę, że oni psa dodali, nie wierzę. Ja... Jezus Maria, przestraszyłem się tego psa teraz, nie? Dobre, bo teraz... Mam nadzieję, że on mi też będzie pokazywał, gdzie mniej więcej jestem, Boogeyman. Wiecie co? Ja sobie troszeczkę... Co się teraz stało? Co się teraz stało? Znowu jest jakaś ścina z grom. Je. Okej, okay, dobra, coś się spierdzieliło teraz. Aha, dobra. Czyli my teraz będziemy chyba teraz z tym psem sobie teraz tutaj... Halo. Coś się z grom spierdzieliło, jest teraz super turbo cicho. Aha, okej, okay, dobra. Ten pies mi naprawdę pomoże? Jest teraz super turbo cicho. Nie wiem dlaczego, ten pieseł jest zły. Okej, okay, dobra, nie wiedziałem o tym. Ale się naprawdę ściszyło się teraz na maksa. Ja sobie tutaj troszeczkę podgłośnię, moment. No jest dalej cicho, ale coś się z grom spierdzieliło, to nie u mnie. Tylko naprawdę, coś się z grom spierdzieliło.
Nie no, nie wierzę. Nie wierzę. Bo teraz nic nie słyszę, ja teraz nic nie słyszę. Nazwij go Suzy, to jest Suzy. Tak jak mój pies, to jest Suzy. To jest pijak, jaki pijak? Ten pies jest upośledzony. No właśnie widzę, że on coś z tymi oczami ma nie tak. Zobaczcie, jakiś dziwny jest. Ej, bo tu jest naprawdę teraz turbo cicho, ja nic nie słyszę, nic. Po prostu... Nawet z namiotu teraz włazi, nie? Nawet z namiotu teraz włazi. Mami, he wants you so, so very much. Teraz trzeba też szybciej ładować sobie te baterie. Patrz, zaś tam przeskoczył. Frugo, Saszka, pozdro. Dziękuję, że jesteś motherfuckersem. Ale to jest troszeczkę dziwne, że ten pies nie potrafi zauważyć tego boogiemana i nam pomóc. Spierdzielaj. Szkoda, że mi tutaj otworzył. Ale to jest teraz turbo cicho, nie? Ja chciałem, żeby to było turbo głośno. Otwórz szafę, jak da radę. O kuźwa, jest teraz ich więcej niż jeden! Nie no, nie wierzę. Ja się teraz muszę kręcić dookoła własnej osi. Tu jest, dobra, nie zauważyłem go. Marta Kolasa jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia od Rokiego, pozdro. Ten pies jest naćpany jak Maryśka i ten tego. O kuźwa. Ja chcę, żeby było... O, teraz znowu tutaj się pojawił. Szybko naładujemy sobie baterię, bo mamy tylko pół. Kuźwa, napierdzielaj. Jak to się, kuźwa, szybko ładuje. Ty, ja bym chciał mieć takie super turbo ładujące się baterie. Ej, powiedzcie mi, co ja muszę zrobić, żeby teraz tą grę podgłośnić? Bo ona się spierdziela, a nie chce wychodzić do menu. Musimy tą noc przetrwać. Jeszcze tylko 3 godziny. Kenia93TV jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro. Ten namiot wygląda jak z Obecności 2, dokładnie, Obecność, obejrzyjcie sobie ten film, jest po prostu kuźwa mega. Jeden z lepszych horrorów, jaki widziałem ostatnimi laty, naprawdę. Ja jestem przeważnie za horrorami japońskimi, czy też bardziej azjatyckimi, lub też hiszpańskimi, ale ten naprawdę wymiata, jest amerykański. Amerykanie to tam wiecie jak, się troszeczkę w latach 90., początek 2000 się troszeczkę spierdzielili. Bo coś nie teges wydawali, coś nie takiego fajnego. Co ten, dlaczego ten pies się już od 3 godzin na mnie patrzy? O, o. Szybko, naładuj baterię, szybko, szybko, szybko. Pro Polska jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Nie, on otworzył drzwi. On otworzył drzwi, nie, ja jeszcze muszę wytrzymać tą godzinę. Co to jest? Co to teraz tutaj było? Ja pierdzielę, ja nie wytrzymam, nie? O Boże, o Boże, o Boże. O Boże, wytrzymamy jeszcze tą godzinę? Proszę was. Proszę was, my musimy wytrzymać. I found this while we are sleeping. I think they might need help. Gdzie on może teraz być? Ja pierdzielę, nie chcę sobie tej baterii do maksa wyładować, bo ja tak zawsze mam. We Five Nights at Freddy's miałem to samo, że miałem już końcówkę baterii i mi się po prostu w ostatniej minucie nie udało, po prostu nie udało mi się, nie udało mi się. W ogóle, dobra. Jezus Maria, nie, 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 to nie może tak być. Ja muszę sobie podgłośnić, bo ja tutaj nic teraz nie słyszałem, czekajcie. Jest, teraz znowu jest głośno, teraz na przykład jest znowu głośno. Teraz jest turbo głośno. Teraz jest turbo głośno. Pies zrobi jumpscare. Nie wiedziałem o tym, ale dzięki, że mi powiedziałeś. O Boże, Night 4. Miałem też uważać na tego... no? Na tego zająca. Ty, jak ten pies... Nie, je, dobra, jest teraz okej. Okay. Teraz się gra nie spierdzieliła, ponieważ pies już jest za mną. I teraz słyszę bardzo dobrze. Wy też teraz słyszycie głośniej. Dobra, gdzie on jest? Dawaj mi go. Ja mu nie mogę pozwolić otworzyć okna. Możesz ty kuźwa mać, nie? Dobra, on tam już pomału te drzwi otwiera, nie? O, widzisz? Nie mogę mu pozwolić tego otworzyć, tej wentylacji, bo wtedy ona jest zamknięta i mogę słyszeć... O, i na przykład tego okna tutaj, o! Czat jest opóźniony, no przecież to nie jest moja wina, to jest wina YouTube, a nie moja wina.
O Boże, o Boże. Teraz jest dobrze, bo jest głośno, naprawdę, mi się wcześniej dźwięk spierdzielił, zresztą widzieliście to wcześniej. Ej, ten pies się czymś zainteresował. Spierdzielaj. Ile ty... Jezus Maria, co to było teraz? Nie no, nie gadaj, że on coś takiego potrafi załączyć, nie? Nie gadaj mi takich rzeczy, przecież... On... Ja muszę tutaj naprawdę, tutaj musi być super turbo, wszędzie cicho. Dobra, spierdzielaj. Zawał, ja też miałem teraz zawał. Ale ja to gram specjalnie dla was, bo ja wiem, że wy lubicie horrory! Teraz... Odsunę troszeczkę mikrofon, bo też mi się wydaje, że wam bębenki pękają, jak ja teraz... Nie, 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 nie! Jakoś się teraz zacząłem bać tej gry bardziej, bo on jest teraz szybszy. Final Nights? Phantom jego juniora został motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Za chwilę sobie musimy podładować baterię. Co to teraz jest? Co się teraz dzieje? Szybko, podładujemy sobie baterię. Szybko, szybko, napierdzielaj, napierdzielaj. Dobra. Nie. Dobra, udało mi się. Joanna Szelka jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro. To mi do której live, mam nadzieję, że dopóki tego nie przejdziemy, a jeżeli nie, no to jeszcze tak z 40 minut, bo jutro muszę się wybrać niestety do pracy. Już to na początku streama mówiłem, że gram tylko chwilę, ponieważ muszę się wybrać do tej pracy, no niestety, no. Niektórzy pracują, oczywiście nie w każdą sobotę pracuję, ale jutro akurat muszę iść do pracy, no. Co to teraz było? O nie. Ten pies tutaj coś wącha. Szybko, podaduj, szybko, szybko! Monat jest... Jezus Maria, nie! Nie, no nie wierzę, nie wierzę. Mam już 100 kilo w gaciach, ja też, kuźwa mać. Metias, pozdro. Yandere, Jessica, pozdro. O Boże. Mama mówiła mi, wybierz właściwe drzwi. Oh. O Boże, znowu się zagapiłem na czat i otworzył se okno, nie? Filip Wiktorski jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Nie no, otworzył se okno, teraz to jest gorzej, no teraz to jest gorzej. Ale on jest teraz turbo szybki, no. Gdzie? A tutaj, zapomniałem, że to jest tutaj, kuźwa, pomyliłem się teraz dźwiękiem. Dobra, nie, nie, mi już po prostu nie idzie, mi już po prostu nie idzie. O. Paladinsy dzisiaj nie działają, bo jest niedostępny serwer, nie wiem dlaczego. Ale jest serwer niedostępny, naprawdę wam mówię. Ja nigdy nie kłamię. Miałem w ogóle dzisiaj streamować z widzami, mieliśmy sobie pograć w Paladinsy, ale wchodzisz i jest, są serwery niedostępne, oni jakiś tam patch wypuścili i nie da się po prostu wejść. O Boże. Jezus, nie, nie, no znowu się zagapiłem na czat, nie, ja go teraz tutaj minimalizuję, ja nie będę czytał, co wy tutaj piszecie, sorry, ale ja się muszę skupić na grze. Dobra, napierdzielamy, teraz się skupię, zrobię minę tak jak Rock. Oh. Zrobię teraz minę tak jak Rock. Będę bardzo skupiony. I mi się teraz uda. Pies, nie strasz mnie. Mówiliście, że pies zrobi jakiś jumpscare. I think he might have found a way under the floorboards. Ja muszę się skupić bardzo. I muszę oszczędzać baterię bardzo. Bo jak nie, to będę musiał naładować bardzo. Najlepiej się chyba cały czas odwracać, ale przecież nie... Nie wyłapiesz go na maksa, wiesz o co chodzi. Że ona... O, widzisz? Znowu teraz okno otwiera. Dobrze, że tutaj są odgłosy. Tutaj. Tutaj tych otwieranych drzwi, tej szafy, okej. Okay. Muszę też namiot pilnować i zająca mówiliście, żebym pilnował. O. Nie no, latarka zgasła teraz, nie?
Znaczy lampka, co ja teraz pierdzielę, latarka. He's getting really, really angry, mommy. He wants you so, so very much. Pierwsza 38. Dwóch ich było! Ich było dwóch teraz! Ja wiem, że ona to mówiła, że ich jest teraz dwóch. Ale to była teraz masakra. Be careful. Druga 15. Muszę pilnować namiotu, bo ja go wcześniej nie zauważyłem. Dobra. Mam nadzieję, że później nie będzie trzech. O. On za chwilę gdzieś wyskoczy. Fuck, gdzie on jest? 3:13. Jezus Maria! Nie no, kuźwa mać, nie wytrzymam z tą nocą czwartą, ty ja pierdzielę! Don't let him win. O Boże, nie wytrzymam, przecież ta noc czwarta już jest katastrofa, ci powiem, nie? Jak pod łóżko, jak się wchodzi pod łóżko? Jak mam sprawdzić łóżko, jak się sprawdza łóżko, halo? Tutaj się ładuje baterie, jak się sprawdza łóżko? O Boże, nie? I think he might have found a way under the floorboards. Patrz pod łóżko. Jak ja mam patrzeć pod łóżko? Jak się patrzy pod łóżko? Halo? Ja tutaj wszystko naciskam i się nic nie dzieje. To, że jesteś na mnie, to nie zmienia faktu, coś tam. Jak się patrzy pod łóżko? Halo? Podpowiedz mi. Live love, pozdro, dziękuję ci bardzo, że dołączyłeś, łaś. Sprawdź pod łóżko. Spacja, patrzcie, naciskam spację i się nic nie dzieje. Nie dzieje się nic, enter też nie działa. Nie działa, po prostu nie działa. W ogóle to też można grać na VR. Warius jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo. Spacja nie działa, naprawdę nie działa. Spróbuj wejść do szafy, nie da się! Boogeyman 2! To jest gra Boogeyman 2. Jeżeli mi się teraz nie uda przejść tego na streamie, to zagram to offline, tak że będziecie to mieli tak czy siak na kanale. A jeżeli mi się tej nocy nie uda przejść, to spróbujemy coś innego. Bo też mam jakąś grę, w której się chodzi. Okrada się dom, tylko że tam się dzieją paranormalne rzeczy. Ale nie wiem, czy to jest dobre. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Okrada się bogaczy, w których się dzieją paranormalne rzeczy. Wojciech Jasinowski, tak? Jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro. Klikam spacja i nie działa, nie da się spojrzeć pod łóżko, to jest Boogeyman 2! Camp Sunshine, albo w Camp Sunshine. O, dokładnie, też możemy zagrać. Dokończymy przynajmniej serię. Ale to ja zrobię tak, że ja muszę pierwszy z psem wyjść. Kuźwa, otworzył mnie.
kuźwa otworzył se to, no. Co za kuźwa bambaryła. Jezus Maria! Jest! 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 O Boże, 100% skupienie! Wow, mogę otworzyć wasz czat! O fuck, nie! O Boże! O Boże, co teraz jest grane? Kolejna noc, ja? Kolejna noc, ja? Anything, mommy. But he's under your bed. Okay. I don't think your doggy likes him being under there either. On jest teraz pod łóżkiem, ale klikam spację i nie działa. Naprawdę, klikam spację i nie działa. Klikam spację i nie działa. On jest teraz też pod łóżkiem, ale nasz pies też nie lubi, jak on jest pod łóżkiem. A, okej, dobra, on szczeka. On szczeka, także nie trzeba się patrzeć pod łóżko. Bo on szczeka. Która to już jest noc? Nie da się spojrzeć na łóżko. Pies nas o tym informuje. A dobra, wystarczy tylko... O kuźwa, co teraz się tutaj dzieje? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie, nie. Nie, teraz se już wszędzie prawie pootwierał, nie? Co za kuźwa bambaryła. Co za kuźwa bambaryła, nie?
A niech się otwiera te drzwi. Ja się całe częsę. Jezus Maria, tutaj przeskoczył. Teraz się też tak przestraszyłem. Spoko. 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 Nie dawajcie mi donate'a, bo się przestraszę. Bo ten mój donate jest strasznie głośny. Nie dawajcie mi donate'a. Bo się przestraszę. I to tak na maksa. A ja jestem turbo skupiony. Ja muszę to przejść, muszę to przejść. Chyba chcecie, żebym to przeszedł razem z wami, co? Okej. Konieko 9 jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo za pozdro, ziomek. Już dawno spod łóżka nie wychodził. Okej, dobra, teraz. Jezus Maria, fuck! Fuck! Kuźwa, skupiłem się na tym teraz, no. Fuck, stary człowieku, ja pierdzielę. Dawaj mi jeszcze raz tutaj, kuźwa, ziom. Ostatni raz próbujemy. Jak nie, to idę z psem i zagramy z pół godziny w Camp Sunshine. O Boże, mam 3 monitory. Za niedługo będę miał 4, najprawdopodobniej. He's under your bed. I don't think your doggy likes him being under there either. Wirus jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro ziom. Eklo 12 właśnie na jego kanał. Bo napisał, że warto. Noc piąta. Ile tutaj jest nocy? 5 albo 7? Ale pewnie 7. Jeszcze jest Nightmare modus pewnie. Mr. Cactus jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, ziom. Buldy jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, ziom. O kuźwa! O kuźwa! O kuźwa! Teraz się przestraszyłem! Kto tutaj wrzucił do Nate'a? Ja tutaj nic nie słyszę! Ja nie słyszę gry! Poplułem sobie pop filter! O, tu jest! Ja nie potrafię, nie mogę teraz spojrzeć! Tommy Junior! Dzięki Tommy Junior! Sam sobie wysłałem pieniądze? Naprawdę? Dzięki Tommy Junior! Hajs się musi zgadzać, Tommy, sprawdź pod łóżkiem, spacja lub shift, pozdrowić 1 złotego i 50 groszy. Nie działa, shift, spacja nie działa, kontrol nie działa. W Boogeyman 2 jest tak, że to pies nas informuje, że Boogeyman jest pod łóżkiem i nie musimy się schylać pod łóżko, żeby zbierać baterie, tylko mamy ładowarkę i musimy kliknąć prawym przyciskiem myszki, wtedy ładujemy sobie latarkę. O kuźwa, ale się teraz przestraszyłem. Tu jest, kuźwa, znowu źle poświeciłem. Nie dawajcie mi donate'ów, proszę was. Bo ja muszę pierwszy zlikwidować ten idiotyczny dźwięk. Uda mi się przejść tą noc, czy nie? Jak obstawiacie? Nie uda mi się, nie? Jest trzecia. Czyli można by powiedzieć, że połowa za nami, tak? Kuźwa mać, jakaś piłka tutaj teraz była. Spadaj. Spadaj, nie lubię cię. Spadaj, nie lubię cię. O, znowu tutaj. Dobra. Niech spierdziela. Uda mi się, czy mi się nie uda? Jak mi się kuźwa uda, to mi się kuźwa uda. To mi. Dobra, tutaj wychodzi zaś z namiotu. Tu się otwiera okno.
Tu się otwiera teraz szyb wentylacyjny. Ta gra naprawdę polega na super turbo dźwiękach. Ale w sumie jak się... No nie wiem. Ja wiem, że kilka razy przegrałem, wiecie o co chodzi, ale jeżeli tak się kręci... Dwóch na raz zabiłem tak jakby, znaczy odstraszyłem. Się kręcisz dookoła, jesteś ogarnięty, naprawdę 100% skupiony, to wydaje mi się, że da się to przejść, no. O kuźwa mać! Nie! Nie dawajcie mi donate'ów, proszę was! Bo ja nie mogę czytać, nie mogę czytać! O Boże. O Boże, ja nie wiem, gdzie on jest. Tu jest jeden, tu jest drugi. Nie, 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 nie ładuj, nie ładuj, nie ładuj, nie ładuj, nie ładuj, nie ładuj, nie ładuj. Kuźwa mać, dziękuję ci bardzo. Dzięki DAPOS 1337 RRVO. Hajs się musi zgadzać i od UMSKR. Tomi, pograsz ze mną jutro w Paladę, podasz Steam, to zgadamy. I czekam na ciebie teraz na ps.tomispeak.fritz.pwpap 1331 złoty i 50 groszy. Dziękuję ci bardzo, ziomek. W Paladinsy oczywiście możemy pograć, dzisiaj miał być stream z widzami z Paladinsów, ale niestety coś serwery nie działają. Spierdzielaj. Jest piąta. Ziomy, jest piąta. O co chodzi z tym psem? Kuźwa, otworzył se tu. Myślałem, że to jest szafa. Tam tutaj przeniknął. Ej, chyba sobie prukłem, bo fest śmierdzi. Ale jestem tak skupiony. Jest! Przeszedłem! Przeszedłem! Kuźwa, przeszedłem! O Boże! Ale muszę wam na serio powiedzieć, że ja sobie pruknąłem, bo fest tutaj śmierdzi. Ale ja nawet tego nie poczułem, bo po prostu dostałem takiego rozwolnienia z tego strachu, że... Ja nie wiem, ja muszę... Czekajcie, ja sobie muszę sprawdzić. Teraz czekajcie. Nie, 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 nie zesrałem się. On jest teraz turbo szybki. O kuźwa, teraz przez to okno też potrafi wejść? Co tam się teraz działo? Co się tam teraz działo? Okej, dobra, czyli albo on albo z tej strony wyciąga rękę, nie? Jak jest jasno, to jest spoko, nie? Ale jak światła zgasną, to jest kuźwa masakra. O kuźwa mać, nie, nie wierzę. Dzięki Misia z TV, dziękuję ci bardzo. Jesteś najlepszy na świecie, ziom. Ale ja tutaj nic teraz nie słyszę, ja muszę tą noc teraz przejść. Bo musimy na streaming przejść Boogeyman 2. Huragan za oknem jest mega, ziom. Aż co tu się dzieje, ja nic nie słyszę. Nie, nie wytrzymam. Dlaczego nic nie gada? Nic nie napisałeś, ziomek? Ale dziękuję ci bardzo, Misiu TV. Na chwilę będziesz się tam przewijał, gdzieś tam u góry. Tak mi się wydaje. Możesz, kuźwa, nie mogę patrzeć na czat, nie mogę, nie mogę. Fuck, nie. Fuck, stary. Tu jest tak głośno, że ja, kuźwa, nic nie słyszę, nic, po prostu nic. Dobra. Warto poczekać, aż on dwa razy szczeknie, bo sami wiecie, że tych boogeymanów jest więcej niż dwóch. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Podskoczyłem, kuźwa, na krześle. 10 metrów. Podskoczyłem, kuźwa, na krześle. 10 metrów. O Boże.
I pies szczeka na dole od sąsiadów, bo się przestraszył. Dobrze, że nie spadłem na dół. Chcecie jeszcze Boogeymana 2, czy chcecie Camp Sunshine? Te pół godziny jeszcze. Bo później nic, szluz. Boogeyman 2 albo Camp Sunshine. Żyjesz, żyjesz, żyjesz. O Boże, nie. Boogeyman, Boogeyman 2, Boogeyman, dobra. Camp Sunshine. Boogeyman 2, Camp Sunshine, ale jest kuźwa B2, dobra. B2. Kira Shadow Moon też gada B2. Camp Sunshine. Snapy lub historie z sąsiadami, będzie też kiedyś. Boogie 2. Wchodzimy jeszcze raz w Boogeymana. Boogeyman jest masakra. Monstrum, Monstrum jest troszeczkę nudne. Ale chyba na offline ograne. Na 100% będzie jeszcze Monstrum, na bank, na 100%. Zobaczcie, noc 6, nam się musi to po prostu udać przejść. Pół godziny jeszcze. Ja to przejdę, zobaczycie. Nawet przejdę ten Nightmare modus na bank. Tylko ja się muszę skupić. Ja wiem, dlaczego ja tak wcześniej tutaj śmierdział, bo się skupiłem. Ja pierdzielę, moja koleżanka się tak śmieje. Mam wallhacki, ja wiem, gdzie on jest. Nie dawajcie mi donate'ów, proszę was, nie dawajcie mi. Bo będzie za głośno. Mam wallhacki załączone. Nie przestraszyłem się tej piłki w ogóle. Ale był blisko, ale był kuźwa blisko, widzieliście to? Widzieliście to? Bo ja tego nie widziałem. Paladinsy działają, ale ja dzisiaj nie zdążę ogarnąć już. Jutro pogramy w Paladinsy 2. I zrobi się tak, że będziemy streamować z widzami, także ten, kto ma paladinsów, zapraszam jutro. My założymy jakiś tam serwer śmieszny, wiecie... Nie! Mówiłem, nie dawaj do najdę, proszę! Proszę! CSGO! Nie mam CSGO! Nie mam CSGO! Nie mam CSGO! Niestety, ale nie mam CSGO! Mam paladinsy! W paladinsy możemy zagrać! O kurwa, patrz, raz, dwa, poszedł! Tu jeszcze jest jeden, patrz to! Jedziemy z nim, jedziemy z nim. Dzięki, się musi zgadzać, to mi grasz w CSG o 1 złotego i 50 groszy. Ale grałem w CS-a 1.6. Ja skończyłem na CS-ie 1.6, dalej już nie grałem. Dobra, tu jest jeden. I tu jest drugi, okej, dobra. Także zapraszam was na jutro na Paladinsy. Gra jest darmowa. Jest to... W skrócie mówiąc, jest to tańsza wersja, wiecie jak, tego. Overwatcha, no. Ale no gram na razie w Paladinsy, może kiedyś w Overwatcha się też zagra, chociaż kosztuje 40 euro, ale zagramy sobie w tego. O kurwa. Ja pierdzielę. Ale polecam wam sięgnąć Paladinsy, bo jest gra darmowa, a jest naprawdę wymiata po prostu. I chcieliśmy dzisiaj ogarnąć streama z widzami w Paladinsy, ale się nie udało. Ale się nie udało, bo serwery były niedostępne, bo dzisiaj wypuścili patch. Tam troszeczkę się to zupgrade'owało. I... O kurwa, co to teraz było? Muszę podładować sobie za chwilę baterię, bo mi nie starczy. Nie starczy mi baterii, ziom. Naprawdę, paladinsy są dobre. Możemy się spotkać i sobie pograć, także będzie spoko. Chcesz być na live, ściągaj paladinsy, gra jest darmowa, no naprawdę. I się opłaca. I się opłaca ściągnąć paladinsy i zagrać. Gra też nie jest wymagająca. O kuźwa, nie, 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 nie
Nie mam kiedy naładować baterii. Teraz, szybko, szybko, szybko. Szybko, ładuj, 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 ładuj. Dobra, wystarczy. Kuźwa, przestraszyłem cię. Ja już dostaję oczopląsów pomału. Ja dostaję oczopląsów, nie? Ściągajcie Paladins! Ściągajcie Paladins! Będziemy jutro grali. Gra jest darmowa. I pójdzie na też gorszym sprzęcie, jeżeli ktoś tam nie posiada jakiegoś lepszego. Pójdzie na gorszym sprzęcie, jest dobrze, jest fajnie, jest pięknie. To naprawdę jest mega. Oczy, ja mam oczy plące, już mnie oczy bolą. Już mnie naprawdę oczy bolą. Już mnie naprawdę oczy bolą. Już mnie naprawdę oczy bolą. Jest! Udało się? Jest! Szósta, kuźwa mać! Szósta noc! O Boże, grasz w CS 1.6? Nie gram w CS 1.6. Paladins to jest coś takiego jak Overwatch. Naprawdę. Halloween! Nie! Nie gadaj, że to jest Halloween. O kuźwa mać. Ale jest coraz bardziej ściąga od Overwatch. Nie wiem, nie mam. O kuźwa, skupiłem się teraz na tym. Przeżyj, mamusiu, jesteś tak blisko. Ostatnia noc, nie? Ostatnia noc, ziomy. Może zżyna od Overwatcha, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale póki co Paladins mi się naprawdę bardzo podoba. A Overwatcha jeszcze nie chcę kupować. Na razie jeszcze nie. Trzeba też się pobrać Paladins. Zaraz będzie bez dodatkowych świateł, nie, nie gada. Nie gada. Zrzućcie mnie z łóżka, dwa razy. Dwa razy, z jednej i z drugiej strony. Jeszcze raz, kuźwa, ludzie. Ludziska, gramy jeszcze 20 minut w Boogeymana. O której jutro live? Pytam już piąty raz. Nie wiem, nie ma żadnego pojęcia, ponieważ jutro idę do pracy, także znowu będzie live na spontanie. Ale podejrzewam, że coś będzie koło 18-19. Tak jak zawsze zresztą, no. Między 17 a 19, no tak. O Boże, nie. This is the last night that he can freely walk amongst us. Okej, to jest ostatnia. Nie, 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 nie! To jest ostatnia noc, także może nam się uda przejść. Musimy to przejść, ziomek. Jak nie, to za chwilę sobie z myszki obciążniki wyciągnę, żeby była szybsza. Ej, zgasi mi światło, no co za down. Musisz zasubować Tommy Junior, żeby być motherfuckersem, dokładnie. Jak... O. Dostaję oczopląsów, dostaję oczopląsów. Ale wam powiem, że chyba lubię tak, jak jest wszystko wszędzie zgaszone. Nie no, przepełznął tutaj znowu, nie? Bo wtedy go lepiej widać, moim zdaniem. Tak jest moje zdanie, bo jakby światełka, to te światełka się myliły z jego oczami. Wiecie, o co chodzi? A tak wystarczy spojrzeć na jego oczy i wiecie, gdzie on jest. Tu, tu,
Nie, przemknął znowu tam. Co za kuźwa bambaryła, nie? O. Jezus Maria! Ale on był kuźwa, teraz blisko, nie? Teraz super turbo szybki, no. O Boże, Overwatch. No powiedzmy, że to jest taki Counter-Strike w czym, no? W świecie jakimś tam przyszłościowym i tak dalej. Się tam strzela z łuków i tak dalej, ale dosyć fajna gra. Ciekawe. Nareszcie się wziąłeś za tą grę. Wziąłem, zobacz, kuźwa, to już Boogeyman 2. 20 minut, ziomy. Musi nam się udać przejść całego Boogeymana podczas jednego livestreamu. Bo ona mówi, że to już jest ostatnia noc, ale później jeszcze jest jedna, ten Nightmare, coś tam. Ale czajcie, jakie to dziecko musi być ogarnięte? Nie no, otworzył mi te drzwi, nie. Spierdzielaj, ty też. Śmieszek.pl jest motherfuckersem, dziękuję ci bardzo, pozdro ziom. Jak on kuźwa teraz blisko był, zobacz co tu się dzieje. Ich jest pięciu kuźwa maśta. Nie. Nie wiem co jest z Hello Neighbor, naprawdę. Wydaje mi się, że projekt porzucili, może nie, nie mam pojęcia, bo przecież już dawno miałam wyjść w lutym jeszcze jakaś alfa lub też w marcu wyjdzie. Ale może się z tym ukrywałem, bo teraz każdy się szykuje na Outlast 2, sami wiecie zresztą, że 18 marca wychodzi Outlast 2. Kuźwa mać, jednak ten Boogeyman jest szybki, no kuźwa mać, no. Survive, mommy, you're so close. Z racji tego, że ona nas nazywa mamusią, to wydaje mi się, że gramy dziewczynką. Tak mi się wydaje. Wow. Jaki tu jest kuźwa rozpierdziel, nie? Nie dość, że tych Boogeymanów jest 7. Ja widzę, że tam piszecie Tommy Junior, ale ja nie widzę waszego czatu, nie widzę. Bo się skupiam na grze, ziomy. No spieprzaj! Ej, nie! Poświeciłem na niego. To już był jakiś Boogeyman. To był jakiś Boogeyman. Ale był teraz... O kuźwa, mać. Co teraz się tutaj dzieje, ziomy? Jakieś światełka się teraz mają pojawić, ale jakie światełka? Jakie światełka? Jakie światełka się mają teraz pojawić? Halo? Szybko ładujemy, szybko. Jakie światełka się teraz tutaj mają pojawić? Thank you.
Już, jeszcze połowa. Jeszcze połowa. Ale tu jest kuźwa rozpierdziel, nie? Patrz co tu się dzieje. Patrz co tu się kuźwa dzieje, nie? Nie, 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 nie! Nie! To jest Boogeyman 2, ja sram pod siebie, ja też, kuźwa mać, nie? Ja chwilę odpocznę, przeczytam wasz czat troszeczkę, ja tutaj nic do picia nie mam. Ostatni raz. Kręcisz myszką jak w CS? Pytaliście się jaką mam myszkę, mam taką. Coś takiego. Możecie sobie tutaj DPI zmienić. Tutaj, do góry na dół. A tutaj pod spodem są obciążniki, także spoko. Jest dosyć spoko. Kosztowała bodajże 80 euro. O Boże. W tej grze jesteś prawdopodobnie matką tej dziewczynki. Na pewno nie jesteś matką, tylko ta lalka nas nazywa mami. No bo my jesteśmy, wiecie jak, mami. Na 100% jesteś dziewczynką, bo był taki krzyk kobiecy, to jest raz, a dwa, ona nas nazywa mami. Kiedy cat goes fishing? Może jutro? To mi nagrasz Outlast 2 na VR, mam nadzieję, że tak. Siema, dałem suba, pozdrowisz mnie, pozdro magma. Czemu nie było, że jestem motherfuckersem? Nie wiem, może po prostu to się zaktualizuje za chwilę. Albo odsubskrybuj mnie i zasubskrybuj na nowo. To milionskie mam kompas epoki kamienia upanego, a wcześniej miałem z epoki dyrta, okej. Okay. Odejdź się na Steamie albo Skype, bo dawno się z tobą nie kontaktowałem. Cylindrex, Trolek Games, spoko. Ten Boogeyman wygląda jak łysy dziad spod Biedronki, dobra. Akurat wszedłem na live'a, kiedy Tommy dostał jumpscare. O Boże, dobra. Muszę się chwilę zrelaksować. Bo jest po prostu katastrofa ta gra, nie? Jest masakra, po prostu jest masakra. Kiedy Silent Hill też będzie? Kira! Pozdro koń, goś. Elo to mi, elo Snappy, siema, siema. MC Cox, pozdrawiam, pozdro, pozdro. A pytanie, ile masz monitorów? 3, już pokazałem. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie. Tu jest jeden monitor. Ten tutaj. To jest monitor, na którym obserwuję swojego live'a, nie? Czy wszystko działa i tak dalej, straty pierdaty, tu jest czat, wiadomo. Ktoś tam został teraz motherfuckersem, ale nie zauważyłem kto. Tutaj mam monitor, na którym gram. To jest taki, wiecie, jak główny. No a tutaj czytam waszego czata i w ogóle tak i tak dalej, i tak dalej. No i myślę ewentualnie tutaj do góry, albo tutaj zamieścić telewizor, po to, żebyście mieli jak najlepsze filmiki, jak najlepiej dopasowane, wiecie, jak kolorystycznie, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze zobaczymy. No i ścianka oczywiście za mną, nie? O Boże, pozdro SimonPL.pl. To mi w filmie jest fabuła, przeczytaj. W jakim filmie? W tym, nie? W League of Legends, ja wam powiem, że gram teraz w Paladins i coraz bardziej mi się chce zagrać w League of Legends, ale ja wiem, że ja będę po prostu w to lamił, bo w Diablo 2 grałem tak, bo grałem, bo to jest podobne do Diablo 2, czy też wzorowane na Diablo 2. I tak grałem, bo grałem, ale nigdy do tego jakiejś tam wielkiej uwagi nie przykuwałem. A poza tym na to trzeba mieć bardzo dużo czasu, nie? Luna, przyjmę twoje zaproszenie w Paladins, tak? To mi nie działa Paladins, nie działa Paladins, ponieważ serwery padły. Dobra. To mi zrób poradnie, jak obsługiwać 3 monitory. Kupujesz kartę graficzną, która ma wejścia na 3 monitory i podpisujesz 3 monitory i to wszystko. O Boże. Dobra. Jeszcze raz, ziomy. Sylwka jest motherfuckersem. Dziękuję ci bardzo, ziom. Ostatnia rozgrywka, ponieważ będę musiał kończyć, bo muszę iść z psem, muszę się okąpać, muszę zjeść i niestety, ale jutro muszę iść do pracy. Muszę o 4 wstać, ziomy, także to jest masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra. Tutaj, nie, idiotycznie... Jeszcze raz, sorry, jeszcze raz, kuźwa mać ty.
as well as your eyes, mommy. Już drugi raz wylałem na ten grę sok. Na siebie. Naprawi się Paladins, na bank się naprawi. Ja wiem, że mój znajomy z roboty mi powiedział, że już od wczoraj coś nie tak działało i mieli to o pierwszej w nocy, dzisiaj, znaczy wczoraj. Wczoraj mieli to już naprawić, ale widocznie jeszcze im coś nie pykło. This is the last night that he can free your bones, baby. But it's also the night that he's the most strongest. Survive, mommy. You're so close. Nie! Przestraszyłem się tego! Przestraszyłem się teraz znowu! Kto tutaj mi znowu donate wita? Po co? Na Overwatcha mnie witacie, tak? Dobra, to ja sobie ustawię taką... wiecie jak, cel dotacji. Overwatch. 40 euro. Potrzebuję jakieś 150 zł na Overwatcha, to będziecie mieli Overwatch. Ale dziękuję ci bardzo, nie mogę niestety przeczytać. Dzięki, ale... Matt Cox. Hajs się musi zgadzać, się ma to mi, to ja Matt Cox XD na chacie pisałem, dodasz mnie na Steama, mam nick. Pozdro, Matt pozdro, XD, ale... YT i mam zdjęcie psa ze słuchawkami P1, złotego i 50 groszy. Ty, ale ja Steama mam prywatnego, bo ja kiedyś dodawałem ludzi na Steama i niestety, ale nie mogłem w nic pograć, bo miałem taki spam, że to była po prostu katastrofa, wiecie o co? Znaczy nie... Masakra, kto mi kiedy kolejny live? Jutro powinien być, jutro. To mi nagrasz prototype. Chyba to mam. Ktoś jeszcze za mną i Dżemulcia na Skype. Halo, Wika. O Boże, ta Wika już do nas dołącza pomału. Dżemulcia, to wszystko przez ciebie. Wika cię strasznie polubiła, jeżeli wiesz, o czym mówię. Nie, otworzył se kuźwa teraz okno, nie? Co za ziom? Nie umie się skupić. Jeszcze 7 minut. To mi zagrasz Garry's Mod Bridge. Coś widziałem. O Boże, już mnie oczy po prostu bolą, już mi się nie chce, bo to jest naprawdę bardzo wymagająca gra, bardzo stresująca gra. Serafcio jest Madafakersem, dziękuję ci bardzo, ziom! Oh. Otworzył se już okno, no co za gościu! Zaraz na początku se okno otworzył, przecież to jest po prostu niemożliwe! Dobra, on nie ten pies nie może teraz dwa razy już tego. Jak to było poprzednim razem? Nie, znowu donate! Nie! Kto tutaj co mnie zdonatował? Ja tego nie widzę! Ale mi na szczęście przeczyta. Tapus 1337 Rewo, dziękuję ci bardzo, ziom, jesteś najlepszy, człowieku. Ale powiedzcie sami, że ten donate jest chyba za głośny i za długi. On sobie tutaj już otworzył. AWS 1337 RREVO. Hajs się musi zgadzać, Tomi, czekam na ciebie na TS i Hog za Greg w Palodę, dodaj mnie na Skype. FL, AP i NG1 i wbijemy na TS i pogramy PiS 3-3, no chodź zagrać w Paladę 1, złotego i 50 groszy. Dzisiaj nie dam na rady już zagrać w Paladinsy, ponieważ za chwilę idę z psem, muszę się okąpać i muszę iść do roboty jutro i już będę jeszcze spać pomału. Ale może jutro też się ogarnie. Jutro chcę ogarnąć Paladinsy z widzami, żebyście mogli się też z nami pograć. I zobaczymy, kto jest lepszy. Ściągajcie Paladinsy, jutro gramy w Paladinsy. Ta noc mi się nie uda, ta noc jest za ciężka. Tą noc sobie będziemy musieli zostawić. O kuźwa, przeniknął tam. No o jakichś dekoracjach mówię, ale tutaj się nic nie załącza, nic mi tutaj nie przeszkadza. Fajnie by było, jakby ten deszcz przestał padać! On jest za szybki, to jest nie do przejścia. Jeszcze może se muszę kuźwa za chwilę baterię naładować, co? Nie, przenik tam. Nie trafiłem go. Nie dostał ode mnie heada żadnego. Gdzie on jest? Dawaj mi go tu. O, idzie. Jezus Maria! Ale się go teraz tutaj przestraszyłem. Mega. Tak, mega.
Znowu tam przenik. Szybko naładujemy baterię. Szybko, szybko, szybko napierdzielaj. Dobra, wystarczy. Nie no, ale poświeciłem na niego, poświeciłem no. Ja pierdzielę no. Kiedy będziemy grali z tobą w Paladins? Najprawdopodobniej jutro. Bo chcemy ogarnąć. Chcieliśmy to dzisiaj ogarnąć. Ale niestety się nie ogarnęło. O Boże, nie, ja pierdzielę. Kuźwa, nie udało się, no, naprawdę nie udało się, no. Co mi to by zrobił, jak ci ktoś do tej o wartości 1000 zł, bym się bardzo cieszył, bym, nie wiem, może... Jakbym był w Polsce, to bym do niego pojechał, mu podziękować. Naprawdę, zrobiłbym to. Że będąc w Polsce, bym nawiązał z nim kontakt i bym do niego podjechał. I bym mu... Naprawdę. Tak podziękował, żebym mu to oddał. O Boże. Impster. Pozdro. To mi ustawiasz sobie budzik? Tak, muszę. Bo nie umiem wstać. Jeszcze raz. Ostatni raz. Ostatni raz, ziomy. Ostatni raz, ziomy. To mi za parę dni poznamy datę premiery Outlast 2. 18 marzec. O Boże. Pozdro, Shagen. Tutaj musimy tak trochę poczekać. Skupiamy się, ziomy. Skupiamy się, ale uważajcie, żeby się nie skupić tak, żeby nie zaczęło śmierdzieć, tak jak przed chwilą u mnie. Bo ja się tak skupiłem, że naprawdę zaczęło śmierdzieć. Nie, no, no! Okej. Otworzył sobie, nie? Za dużo ich było. Ale odskoczył! Ale odskoczył! Ale odskoczył! Widzieliście to? Ja pierdzielę, nie? Ja pierdzielę! O Boże, dobra! Ja muszę tego live'a kończyć. Będę do was zapraszał na jutro, na live'a. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że nam się kuźwa udało 6 nocy przejść, ale Nightmare już jest po prostu masakra, jest po prostu kuźwa masakra, no. Jeszcze raz powiem, że zapraszam was wszystkich na Paladinsy, będziemy jutro grali w Paladinsy z widzami. Oczywiście, jeżeli mi net pójdzie, nie? Jakieś półtora godziny temu się zaczął live. Także wbijajcie na Paladinsy, jutro będziemy grali na Paladinsy, musicie wejść na TSA. Bo tam będziemy sobie gadać. Musicie wejść na Motherfuckersy Tomiego. Najlepiej jakiegoś fanarta wysłać i tak dalej. Dziękuję wam za te donaty, dziękuję wam za te suby. Dziękuję jeszcze jednego donata, kurwa, mać te. Ale się musi zgadzać, pozdrow, jak tam żyćko. Spoko, spoko, dziękuję ci bardzo. To mi nie tylko... Nie kiedy, tylko czy podczas gry będziemy rozmawiać. No, jeżeli będziemy w drużynie, no to oczywiście, dlaczego nie? To mi nie będzie poważnie, bo mam za słaby komputer, ale Paladins jest bardzo mam wymagający. To mi potem będzie, a zagrać w League of Legends. Ja i tak mam brąza 2. Możliwe, no zobaczymy. Na którą będzie ten live mniej więcej. Jutro kończę pracę o godzinę 14.30, zanim wrócę jest 15.30, zanim się zrobi do zakupu jest 17 coś tam, zanim się z żoną troszeczkę pobędzie i tak dalej, to będzie godzina mniej więcej 18.19. Coś takiego. Albo, no, nie wiem, no może naszykujcie się między 18 a 20, coś takiego, to wtedy sobie pogramy z godzinę, półtorej i będziecie mogli se z nami powalczyć, z naszą ekipą Motherfuckersów, nie? Stefan Selcia, pozdrawiam, mam challenge, że wbije 100 subskrypcji w sobie pomocy. Kapitan Bomby, subskrybujcie Kapitana Bombę, bo ma challenge na 100 subskrypcji, pewnie się założysz z jakimś ziomkiem, że wbije, także wbijacie mu 100 subskrypcji, na pewno dostanie jakiegoś lizaka. Kira Shadow Moon, haj, pozdrawisz, pozdro. Dziękuję wam bardzo. Pomocy nie umiem w TS. W tym opisie lub też w każdym opisie mojego filmiku klikacie sobie w ten, jak to się nazywa, w opis i tam macie serwer, macie link do ściągnięcia, macie serwer. Po prostu później klikacie połącz, wpisujecie swój nick i wbijacie na TeamSpeaka, tak? No, także najlepiej będzie jak wejdziecie na tego TeamSpeaka, no bo wtedy będziemy bardziej ogarnięci, tak? Tam jak gadać na TS? No jak gadać? O, lubię Tomiego, fajny nick.
Pozdrawiam Kingę, pozdrawiam Kinga. Pytam, a co jak się nie ma TS-a? No to trudno, no to najwyżej będziesz, nie wiem. No będziemy bez TS-a, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic się nie zrobi. O Boże. Mam map OpenMSM na kanale, wiem, że nie wiesz co, ale pozdrów. Dzięki, pozdro Madi. Nagrasz Little Nightmares. Nagramy tego, jak to się nazywało? Dungeon Nightmares. Mój jeden z pierwszych filmików, jeżeli chcecie, to wpiszcie sobie Dungeon Nightmares Tommy Junior, albo zobaczcie sobie jeden z moich pierwszych filmików, nie oglądajcie reszty, bo to była po prostu masakra. Pozdro Kacper Rutkowski, mam dzisiaj imieniny, pozdrawiam GamerStyle. GamerStyle, kto ma dzisiaj urodziny? Kinga i GamerStyle. Nie no, spoko. Dobra, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym live, zapraszam was jutro na Paladinsy. Jeżeli chcecie, to wbijajcie teraz na tego TS-a. Tam jest Ligi, jak ściągnąć tego TS-a, wejdźcie, wbijcie na tego TS-a. Tam jest Kelly, tam jest Dżemulcia, tam jest Dominik Szymanek bodajże, może GamerStyle będzie, może Żelek. Może ktoś tam jeszcze będzie, to oni was pokierują, tak? Wbijajcie też na Motherfuckersy. I... no i co? I do usłyszenia, puszczę wam teraz jakąś muzyczkę, żebyście sobie tam muzyczkę posłuchali, jak stąd wyjść teraz. Tutaj desktop. I musimy ogarnąć Nightmare, ale bardzo się cieszę, że nam się po prostu udało, kuźwa, ogarnąć... wiecie jak. Aż 6 kuźwa nocy. Nie przypuszczałem, że tak dobrze pójdzie. Także jest w porządku, jest fajnie. Jak ja to mówię? Jest fajnie, jest pięknie. Dobra. Puszczam wam muzyczkę. Dziękuję wam bardzo, że byliście. Jesteście najlepsi. Jesteście po prostu kuźwa mega. Dzięki. Pozdro, ziomy.
in you.